Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj mamy pierwszy raz okazję zobaczyć przed naszą kamerą pana Marcina Kuśmierczyka. Witam panie Marcinie. Dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pan Marcin jest kandydatem w wyborach do Sejmu w okręgu numer 20, to jest tak zwany okręg podwarszawski, obejmuje Obwarzanek, ale to on nie jest pełnym Obwarzankiem. Jest w pewnym momencie przerwany. Tutaj w okolicach, jeśli chodzi o Pruszków i Piaseczyński, tak? Pruszkowski, no Piaseczyński, tak. W każdym bądź razie są to te powiaty wokół Warszawy. Tak. Okręg numer 20. Pan Marcin jest tam na miejscu numer 4, na pozycji numer 4. I jest reprezentantem Konfederacji Korony Polskiej i jest kolejną osobą, którą staram się Państwu tutaj przedstawić. Tu w studio był Rafał Foryś, była Diana Ruchniewicz, był Wojciech Siński, był Ryszard Zajączkowski, był oczywiście Grzegorz Braun, ostatnio była Marta Czech, Andrzej Zapałowski tutaj bywał, i paru jeszcze innych kandydatów z Konfederacji Korony miałem okazję już nawet w ciągu ostatnich 2-3 tygodni albo tu w studio, albo przez internet zapytać o różne tematy. Same szlachetne postacie. Same szlachetne postacie. Mam pytanie, panie Marcinie, jak to się stało, że pan znalazł się na liście Konfederacji Wolność i Niepodległość jako przedstawiciel Korony. Czy od dawna pan się interesuje, zajmuje polityką, jakąś działalnością społeczną, polityczną? No bo chciałbym wiedzieć właśnie, skąd się pan wziął jako kandydat do Sejmu i czym się pan wcześniej zajmował? No bo nie jest raczej pan zawodowym politykiem. Jak pan zostanie posłem, no to może pan zacząć zawodową pracę polityczną, ale na razie na pewno czy szkoła, czy jakieś inne doświadczenia pewnie były również pozapolityczne. Polityką zacząłem interesować się w okolicach 2016 roku. Mhm. I tworzyłem tak gabinet cieni swój polityczny od tamtego czasu, z takiego zainteresowania. I muszę powiedzieć, jeśli chodzi o tutaj członków Konfederacji utworzonych na samym początku w 2019 roku, Konfederacji Wolność i Niepodległość, no to było to moje marzenie, żeby te osoby się połączyły. Jedynie brakowało pana Michalkiewicza, którego zawsze bym chciał zobaczyć kiedyś jako marszałka Sejmu. I od tamtej, jak utworzyła się Konfederacja, no to stwierdziłem, że moim obowiązkiem jest wspierać. Skoro jakieś moje marzenia się realizują po części, to obowiązkowo muszę wspierać. No i na początku, ponieważ jeszcze wtedy nie było korony pana Grzegorza Brauna, dołączyłem do Ruchu Narodowego i w Ruchu Narodowym jak najbardziej wspierałem Ruch Narodowy i przy zbiórce podpisów, jeśli chodzi o start do Sejmu i wcześniej. 2019, jeszcze, tak? Tak, w 2019. Mhm. Bardzo aktywnie działałem, jeśli chodzi o zbiórkę podpisów. Można było mnie zobaczyć na niektórych ulicach z samego rana w białej koszuli, już głośno skandując zbiórka podpisów na Konfederację. I przez to uzyskałem taką nagrodę, można powiedzieć, że mogłem kandydować do parlamentu. W 19? W 2019 roku, tak. A jako kandydat Ruchu Narodowego? Z ramienia Ruchu Narodowego wtedy, tak. I jak dostałem pytanie, jakie miejsce chciałbym, czy które bym widział dla siebie, to dla mnie to było obojętne, więc zostało wybrane dla mnie z góry. To mi było wtedy miejsce 34. Dzisiaj jest to czwarte, więc 30 miejsc do przodu mogę powiedzieć, więc dosyć duży skok od tamtej pory. I jeśli chodzi wtedy,
Wspierałem Ruch Narodowy i Konfederację, nadal to robię. Uważam, że jest to bardzo dobry projekt. Czasem oczywiście są jakieś błędy w Konfederacji, czy w ilości osób, ponieważ struktury się powiększają i w momencie, gdy struktury się powiększają i dołączają nowi ludzie, to nie zawsze są to wszyscy ludzie, którzy chcielibyśmy, żeby tak samo myśleli. No nie ma partii też idealnej, tak? Bo coś takiego nie funkcjonuje. Najbardziej to chciałbym powrotu do rządów Króla. Właśnie ostatnio w sobotę, 7 października, była rocznica proklamowania niepodległości Królestwa Polskiego przez Radę Regencyjną. Tutaj organizowaliśmy razem z wieloma organizacjami monarchistycznymi pod kolumną Zygmunta wydarzenie, chcąc powrotu do tamtego ustroju, do tamtych czasów. I uważam, że to jest bardzo ważny ruch ze względu na to, że demokracja niszczy nasz kraj i no, prowadzi do, no, niestety do upadku, a nie do rozwoju. Panie Marcinie, chciałbym spytać, bo mam pańską ulotkę. Jest tu bardzo dużo punktów. Myślę, że skupię się może na 3-4. Chodzi mi o tak zwane ROGIS, czyli Ruch Obrony Gotówki i Złotówki. Dobrze? Tak. Co to jest ROGIS? Czym się zajmuje? Czy tu chodzi tylko o obrót gotówkowy, czy również właśnie zachowanie waluty narodowej? W kilku zdaniach proszę powiedzieć, o co w tym chodzi. Walczymy z likwidacją gotówki, ponieważ... Czyli na przykład wprowadzeniem euro też. No tak, bo z Ruch Obrony Gotówki i Złotówki jest właśnie obroną też i złotówki, aby ta waluta została, bo no jak zniesiemy, zostanie wprowadzone euro, no to utracimy po części suwerenność, tak? Własną, tak. Finansową, więc no trzeba o tym pamiętać, monetarną. I tutaj musimy zapewnić nam ten dostęp do tej gotówki. No i w jaki sposób? No staramy się dotrzeć do ludzi z informacją o tym, żeby używali tej gotówki, żeby ona była w obiegu, ponieważ no, jeśli jest ona w obiegu, to ciężej będzie ją zlikwidować, ponieważ no, dajemy wtedy informację po prostu do rządu, że używamy jej i no, chcemy, żeby ona była w obiegu, tak? Bo jeśli ona jest, cały czas używamy tego pieniądza cyfrowego czy bezgotówkowego, no to jest, dajemy sygnał, że można się wycofywać po części, tak, z tej gotówki. Więc staramy się dotrzeć do tego, no i próbujemy znaleźć różne drogi do tego, żeby jednak tą gotówkę najlepiej zabezpieczyć konstytucyjnie. To zrobiła i Słowacja, to zrobiła i Szwajcaria, no i chcemy iść tą drogą. Rozumiem, że pewnie współdziała pan w tym ruchu ze swoim kolegą z listy Konfederacji, z panem mecenasem Jackiem Wilkiem, bo on zdaje się też się w to angażuje. Tak, mieliśmy tutaj pomysł, żeby wesprzeć pana Jacka Wilka w zbiórce podpisów pod projektem obywatelskim właśnie wpisania gotówki do Konstytucji. Tak. No ten projekt, nie wiem, czy pan Jacek Wilk nie dał znać, czy rozpoczyna ten projekt i no, nie zaczęliśmy zbierać. No miejmy nadzieję, że jako wejdziemy jako Konfederacja tak licznie, że będziemy mogli na spokojnie wpisać ustawowo ten projekt zabezpieczenia gotówki konstytucyjnie. Panie Marcinie, mnie bardzo interesują postulaty związane z bezpieczeństwem i tym wewnętrznym, i tym zewnętrznym. Tu mam co najmniej dwa punkty dotyczące tego. Powszechna i obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa. Chciałem o to zapytać. A po drugie, poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o broni i amunicji.
Tu jest podany druk sejmowy 1692, bo z tego co wiem, to są chyba nawet 3 czy 4 projekty w Sejmie rozpatrywane. Co to jest za druk sejmowy 1692? No i dlaczego akurat te sprawy pan umieścił jako ważne w pana programie? To jest projekt ustawy ruchu ROMB, się na, w skrócie. To jest ruch miłośników broni, tak? Chyba obrony miłośników broni, jakoś, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ten druk sejmowy jest, uważam, że bardzo trafiony i powinniśmy pójść w tym kierunku, aby zwiększyć dostęp do broni, ponieważ jesteśmy najbardziej rozbrojonym krajem w Europie. I to chyba jest wystarczające, żebyśmy jednak zdobyli sami byli w stanie bronić swojego domostwa, siebie, tak? I w ten sposób, a nie byli po prostu rozbrojeni, a w momencie, gdy inne kraje się dozbrajają, to my nie dość, że rozbrajamy rodziny, to jeszcze rozbrajamy armię naszą, tak? Więc no, tutaj w ten sposób. No i jeśli chodzi o obowiązkową służbę wojskową, no to myślę, że powrót jak najszybszy ze względu na to, że no, wiele osób po prostu powinno być przeszkolonych. Mamy ciężkie czasy, nie ma, no i z każdej strony jest możliwy jakiś ruch konfliktowy, czy to ze wschodu. Na świecie dzieją się bardzo różne ruchy. Teraz słyszeliśmy o Libii, tak? Kilka dni temu, cały czas, więc no, trzeba mieć to na uwadze i jednak być przygotowanym. A jakby w jaki sposób być przygotowanym? No, przede wszystkim się przeszkolić. Tak? Kolejna sprawa, bardzo ważna, bo przecież przeżywaliśmy parę lat temu pandemię, teraz być może ta pandemia może do nas powrócić. Wystąpienie Polski z WHO. Jako drugi punkt, tak? Czyli jeden z najważniejszych. Jako jeden z najważniejszych. Tak. No właśnie, myślę, że to jest bardzo ważny punkt, zwłaszcza, że no cóż, 200 tysięcy nadmiarowych zgonów to jest wręcz ludobójstwo. W sensie strat ludnościowych porównywalne z rzezią wołyńsko-galicyjską, z powstaniem warszawskim czy z innymi tragediami. Właśnie w tych wydarzeniach ginęło mniej więcej po 200 tysięcy ludzi, może niektóre statystyki są nawet wyższe. I o tamtych ofiarach pamiętamy, chociaż też trzeba tą pamięć ciągle przywoływać. Natomiast być może pokazanie, kto jest winien tych 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w ostatnich latach, też powinno się zakończyć jakimś upamiętnieniem tych, którzy zmarli. Upamiętnieniem. Oto ciekawa rzecz, bo ja wspominałem o tym na jednym z protestów odnośnie wprowadzenia dezinformacji, jak mieli już wprowadzać na poziomie internetu jakichś specjalnych ludzi, którzy mieli dopilnować, żeby była tylko jedna zgodna prawda, tak? Nie, żebyśmy przypadkiem nie wprowadzali dezinformacji. No i pomyślałem, ponieważ pod Kielcami na górze funkcjonuje jeden krzyż, który jest wzniesiony ku upamiętnieniu ofiar COVID-a. Tam chyba około 50 tysięcy, coś takiego. No i w województwie świętokrzyskim, tak? Tak, w województwie świętokrzyskim zdaje się. I myślę, że jest to wspaniały pomysł, żeby jednak postawić może krzyż upamiętniający 200 tysięcy nadmiarowych zgonów zamordowanych, tak? Żebyśmy mieli jasność, kto był... współczesne ludobójstwo. Tak. Kto dokonał tego zamordyzmu. No właśnie. I to jest taka rzecz, o której się mówi. To się powoli przebija do świadomości dzięki pracy takich parlamentarzystów jak poseł Grzegorz Braun, który miał chyba największe zasługi w rozpropagowaniu tegoż problemu. Natomiast są też takie sytuacje, które albo są
nawet wyśmiewane, bagatelizowane, ale o których też warto mówić. W pana programie jest między innymi zdanie: wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania wszelkich technologii związanych z 5G na terenie Polski. Pamiętajmy, że 5G to jest głównie technologia wojskowa, militarna, tak? Która może służyć do obezwładniania, a nawet zabijania przeciwników militarnych, wojskowych. Natomiast niestety jest też stosowana do inwigilacji, do kontroli umysłu, do sterowania różnymi procesami społecznymi wśród cywili. Mhm. Często ci cywile nawet nie są o to pytani. Są po prostu poddawani pod działanie. Wiadomo, że pole elektromagnetyczne zawsze ma jakiś negatywny wpływ. Oczywiście im słabszy, tym ten wpływ jest mniej szkodliwy. Im mocniejsze te pole, tym ten wpływ na nasze zdrowie jest bardziej szkodliwy. Niestety przy technologii 5G wszystko wskazuje na to, że tam ta szkodliwość jest w porównaniu do innych sytuacji, innych urządzeń dużo wyższa. Znaczy tego nie wiemy. Tego do końca nie wiemy, ale nie zostało to ani udowodnione, ani zaprzeczone. Mhm. Tak, więc czekamy, aż zostanie zaprzeczone, że po prostu jest to bezpieczna technologia o takiej częstotliwości. Wtedy pan wycofa ten punkt. Jeszcze nie, ponieważ to jest technologia militarna i są inne przeciwwskazania do wprowadzania tej technologii, ale oprócz tego jeszcze nie zostało to udowodnione. Jest tylko wspomniane o tym, że będzie rozlokowanych dużo więcej nadajników, nie anten, masztów, tak jak jest teraz, 5G na dużej wysokości, tylko na niskiej wysokości rozlokowanie dużo więcej nadajników w ten sposób, tak? Czyli będziemy mieli tam co 150 metrów nadajnik, żeby spełniał normy, musi być jakiś nadajnik. Bardzo gęsto. Bardzo gęsto. Czyli wiedzmy, że po prostu praktycznie na każdej latarni będą montować te nadajniki. No i jeśli będzie tych nadajników jak ilość mnoga, no to w jaki sposób spowoduje to natężenie tej częstotliwości i tego pola elektromagnetycznego? No nie ma badań ani w jedną, ani w drugą, tak? Więc jak mamy coś wprowadzać, to najpierw udowodnijmy, że jest to bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka, a dopiero potem, że możemy wprowadzać, tak? Bo na razie nie ma takich badań. Kolejna sprawa, może nawet troszeczkę zbliżona, ustawowe prawo o dobrowolności szczepień. Pamiętajmy, że Grzegorz Braun występował głównie przeciwko przymusowi szczepień, zwłaszcza tych szczepień, które nie były tradycyjnymi szczepieniami, tylko był to eksperyment medyczny, preparatami, które nie zostały do końca przebadane i poddawanie masowo milionowych grup ludności takiemu eksperymentowi, no było po prostu wielkim ryzykiem, jeżeli nie powiedzieć wprost zbrodnią wobec tych ludzi. Eksperymentem, no właśnie. Na tak dużych grupach ludzi eksperymentów tak ryzykownych, skutkujących na zdrowiu i życiu, nie można przeprowadzać. No, szczególnie na liczbie, na całej ludności, tak? Całej populacji. Na całej populacji. No, jest to tragedia to, co się wydarzyło, bo nie wiemy do końca, co było w tych preparatach i nie wiemy do końca, kiedy się dowiemy, tak? I czego możemy się spodziewać po tym, co ludzie przyjęli. Na razie już wiemy, że no, sporo ludzi doświadcza jakichś niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym zgonów. Coraz bardziej jest to mnogo, jest to wyciszane, ale nie wiemy, jak długofalowo będą oddziaływać te preparaty. Kolejny punkt z pańskiego programu, odrzucenie ideologii... Przepraszam, jeśli chodzi o dobrowolność wszystkich szczepień. Uważam, że jak najbardziej powinna być dobrowolność, jeśli wszystkie te szczepienia są dobre, to nie widzę powodu, dlaczego miały być przymusowo stosowane.
chyba ludzie, jeśli coś jest dobre, no to będą ustawiać się w kolejkach po to. Jak to chociażby pokazuje tutaj ten preparat, tak? Jeśli były kolejki, były tak dobre i ludzie ustawiali się w kolejkach, no to znaczy, że niepotrzebny był przymus, tak? A mimo to i tak był przymus w ten sposób. Więc no, myślę, że powinniśmy iść w drogą taką, że bez przymusu szczepień ze względu na to, że te szczepienia, które są kontrowersyjne, a znam coraz więcej osób, które na przykład w ogóle nie szczepią swoich pociech małoletnich i pociechy dzieci, w zdrowiu się bardzo rozwijają dobrze, tak, jak najbardziej, po prostu rodzice zdecydowali się na naturalną odporność, na rozwijanie naturalnej odporności w ten sposób. Kolejny punkt, odrzucenie ideologii gender i multikulturalizmu. Z jakich pobudek pan postuluje odrzucenie tych ideologii multikulti i gender? No, przede wszystkim gender, no bo jest to sprzeczne z prawem Bożym przede wszystkim, tak? I prawem naturalnym. Więc no, tutaj musimy jak najszybciej to odrzucić, no bo jeśli będziemy doprowadzać do takiej po prostu no, czegoś, co jest dla ludzi czymś sprzecznym z naturalnym ich rozwojem i wprowadzamy ileś tam rodzajów płci, no to już jest no, na Zachodzie rozumiem, że aż tak jest spaczone społeczeństwo, że akceptują niektóre takie rzeczy. No, mam nadzieję, że u nas jeszcze na tle nie, że ludzie się opamiętają i takie rzeczy w ogóle no, nie będą miały racji bytu. Tak. Chociaż no, niestety coraz częściej się spotyka tam, że na siłę ktoś próbował zmienić płeć u dziecka, tak? Czy dziecko samo chciało zmienić? No jest to mocno kontrowersyjna sprawa i niebezpieczna, tak? Niebezpieczna dla całych rodzin. Jest to tragedia. Tragedia dla całych rodzin i po prostu no, pamiętajmy, że często można zobaczyć też w internecie świadectwa ludzi, którzy dokonali takiego czynu, próby zmiany zewnętrznie, tak? Bo wewnętrznie wiadomo, jak wygląda sytuacja. Więc zewnętrznie próbowali zmienić właśnie swoją naturalną płeć. No i po wielu latach, jak świadectwo przekazują i do swoich młodszych kolegów o tym, żeby no, przypadkiem nie wpadli w taki błędne koło, tak, którym jest właśnie. Panie Marcinie, tych punktów jest bardzo dużo. Odsyłam... Bo są, przepraszam, że wejdę w słowo, są konkretne. Tak. Jest konkretny program, nie ma czegoś ogólników, tak? Nie ma. Zachęcam, tutaj pan podaje stronę www.marcinkusmierczyk, czyli bez polskich znaków.pl i tam są, rozumiem, wszystkie postulaty omówione. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyłamy www.marcinkusmierczyk.pl. Na zakończenie chciałbym pana zapytać o ten pozytywny, optymistyczny scenariusz, czego panu życzę, że zostaje pan wybrany do Sejmu Polskiego. W jakich komisjach w pierwszej kolejności, no trzeba sobie wybrać, ze 2-3 komisje, w których pan by chciał jako parlamentarzysta, jako poseł na Sejm pracować i problemy, jakimi chciałby się pan zajmować? Przede wszystkim chciałbym się zająć edukacją włączającą. To jest projekt, który uważam, że powinien jak najszybciej zostać zatrzymany. A zostało na to przeznaczonych bardzo dużo, już w milionach idzie finansowanie tego, łącznie z samorządami i różnymi. Edukacja włączająca. Tak, edukacja włączająca. Nie wiem, czy słyszał pan o tym projekcie? No niewiele, ale to jakby pan w dwóch zdaniach powiedział, o co chodzi. Może w dwóch zdaniach. W dwóch zdaniach polega to na tym, żeby zlikwidować szkoły specjalne i umieścić wszystkie dzieci w jednym budynku, w jednej szkole.
Czyli jest taka to totalna integracja. Totalny chaos. Dzieci tak. zdrowych, dzieci z problemami. Tak. Mamy, w Polsce mamy bardzo dobrze rozwinięte szkoły specjalne i uważam, że to jak najszybciej. To powinno pozostać. Pozostać, tak. Chciałbym jak najszybciej powołać zespół parlamentarny do tej sprawy i wprowadzić tam ludzi, którzy nawet z zewnątrz też, którzy po prostu mogliby wypowiedzieć się na ten temat. Chociażby pana Bartosza Kopczyńskiego uważam za eksperta w tej sprawie i powinien jak najszybciej w Sejmie się pokazać i o tym nagłaśniać tę sprawę. Jeszcze jakaś komisja czy zespół? Chodzi panu po głowie? Myślę, że jeszcze chciałbym może te punkty tutaj, bo mam takie hasła, mądrość przodków jako ten i chciałbym, jeśli mógłbym je omówić. No, są tylko cztery, to tak bez Boga ani do proga. No to hasło chodzi o jasno postawione, Polska ma zostać katolicka w swoich ramach i wartościach chrześcijańskich. Drugi, tyle wolności, ile własności. Jak najbardziej własność jest podstawą naszego dobrobytu. Następnie bez pracy nie ma kołaczy. Jak najbardziej stop z socjalizmem, precz z socjalizmem. Dobrobyt bierze się z pracy. I najlepszy zwyczaj nie pożyczaj. I to dotyczy trzeciego punktu z mojego programu, ustanowienie prawnego zakazu zadłużania państwa i samorządów. Jasne. Dziękuję bardzo za informację. Będziemy powoli kończyć. Proszę państwa, moim i państwa gościem był pan Marcin Kuśmierczyk. Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Dziękuję. Pan Marcin kandyduje do Sejmu z okręgu numer 20, okręgu podwarszawskiego, z listy numer 5, to jest lista Konfederacji Wolność i Niepodległość, a reprezentuje na tej liście na pozycji numer 4 Konfederację Korony Polskiej. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby wziąć pod uwagę kandydaturę pana Marcina Kuśmierczyka. Dziękuję bardzo, do widzenia, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I na zakończenie jeszcze, proszę państwa, chciałbym polecić książki. Po pierwsze, przez nas wydane książki w serii Jedynie prawda jest ciekawa. To jest już 8 książka w tej serii. To jest pokłosie naszych konferencji historycznych organizowanych od 2018 roku, między innymi z udziałem Grzegorza Brauna. Ostatnia konferencja odbyła się w styczniu tego roku. Dotyczyła postaci Jędrzeja Giertycha, wiernego kontynuatora myśli Romana Dmowskiego i ideologa katolickiego nacjonalizmu. Myślę, że bardzo ważna pozycja, zwłaszcza, że kontrowersyjna dla wielu, bo na przykład wnuk pana Jędrzeja, mecenas Roman Giertych, odciął się od dziadka, powiedział, że się wstydzi poglądów narodowych, katolickich swojego dziadka i uważa je za... Ostatnio dostałem jeden telefon od pani, która interesuje się właśnie Konfederacją Korony Polskiej, no i powiedziała, że pan Giertych oszukał ludzi. No, Roman. Jeździł, tak. Jeździł po Polsce. No i bardzo dużo ludzi zaufało, tak, panu Romanowi i się zawiodło. Polecam też książki w naszej serii Gorące Tematy. Tam są książki o New Age, a także o masonerii. Masoneria czyżby papierowy tygrys, autor Arnaud de la Suy. Myślę, że bardzo ważna książka. Polecam książki ojca Jacka Norkowskiego, dominikanina. Jest to doktor nauk medycznych. Bardzo ważny głos w dyskusji o śpiączce, o śmierci mózgowej, o pobieraniu organów. Człowiek umiera tylko raz. Bardzo polecam tę książkę. No i jeszcze może dwie książki dotyczące polityki międzynarodowej. Media nienawiści, autor Tomasz Błaut, Anatomia psychozy antytrumpowej z bardzo dużym, ważnym rozdziałem dotyczącym pandemii COVID-19. Bardzo ciekawa, bardzo aktualna książka. Jest zagrożeniem dla naszej demokracji. Tak jest. A także książki dotyczące sytuacji na wschodzie. Mamy różnych autorów. Pokażę książkę Henryka Pająka,
Na wschodzie bez zmian, to jest tom pierwszy, tom drugi właśnie wyszedł z drukarni, również jest do nabycia w naszej księgarni, jeszcze go nie mam tutaj przy sobie. Myślę, że bardzo ważne książki, żeby interesować się tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Dziękuję bardzo, do widzenia, z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.